Hejo, moje naleśniczki z tej strony Pancake LPS i witam Was w kolejnym odcinku z shoppingu. I w tym odcinku pokażę Wam mały zestaw LPS. A więc nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Ok, a więc ten zestaw wygląda tak, nawet się nie chce zmieścić w kadr. Tak Wam pokażę z góry. Tak, tutaj się lampa odbija i telefon przez światło. W zestawie jest taka słodka kuska, taki maluteńki ptaszek i do tego dołączona jest kosiarka, łopatka i kapelusik. Tak wygląda przód pudełka. Kosztowało 39,99, seria druga. Ma bardzo fajne tło związane z ogrodem. A tył pudełka wygląda tak. Z tyłu jest zdjęcie, które jest pokazywane, jak te rzeczy się używa. Do ptaszka jest kapelutek, jak to tam woli. I tutaj można go wsadzić do kosiarki. I tutaj się przyczepia do kuski. Tutaj pisze ostrzeżenie w różnych językach. Tutaj jest logo, a tu są jeszcze inne zestawy. Tutaj jest z kotkiem, z chomikiem, żółwikiem i z chyba prawdopodobnie nazywa się Norwal, ten wieloryb z rogiem. I cóż, zacznę już otwierać to pudełko z zestawem. Więc już tutaj wszystko wyciągnęłam i teraz Wam po kolei przedstawię. Najpierw Wam przedstawię akcesoria. Najpierw Wam pokażę łopatkę. Jest koloru niebieskiego. Bardzo ładnie się przedstawia. No i tak właśnie wygląda łopatka. Teraz został taki gumowy kapelusz w kolorze takim jasno-brązowym. Albo taki brudny, żółty, jak to też tam woli. Tak to wygląda pod spodem. Coś nie chce mi się ostrość złapać. O, co się udało? Tak to wygląda. Kapelusz też dla tego malutkiego pet shopa. Okej, już Wam pokazywałam wszystkie akcesoria. To teraz Wam pokażę pet shopy. Najpierw Wam pokażę takiego mini ptaszka. Pokażę Wam powoli, żeby mi się nie przewracał. Ma taką fajną brązową plamkę na główce. Widać, że jest na coś zły. Ma pod spodem dziureczkę. I ma pod spodem napis LPS. O! No i tak się przedstawia ptaszek. Teraz Wam przedstawię kuskę, która tak wygląda. Ma naprawdę bardzo ładną kolorystykę i bardzo ładne oczka. Ma pod spodem dziureczkę, a z tyłu na główce ma logo LPS. I na serio bardzo mi się podoba ta kuska. Tak wygląda na górze, ma bardzo ładne rogi. No i tak przedstawia się duży pet shop. Teraz Wam przedstawię pet shopy z tymi akcesoriami. Tą kuską i kosiarką to trzeba wsadzić tu na tą nóżkę. O, tak właśnie wygląda. I tak sobie idzie. No i tak wygląda kuska z kosiarką. A ten ptaszek może mieć na głowie kapelusz. Ja nie wiem, czemu to spadnie, czy nie, ale to tak mniej więcej wygląda z kapeluszem. I można go wsadzić do kosiarki. O,
tak to wygląda. Coś mi nie chce się trzymać. O, tak to mniej więcej ma wyglądać. No i tak mniej więcej przedstawia się zestaw. Do tego były połączone katalogi. Te pewnie oznaczają, że mniejsze zabawki nie są dla dzieci poniżej 3 roku życia, takie bla 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 bla, więc to idzie papa. Teraz wam pokażę katalog, który jest naprawdę dosyć duży i długi. Pokażę wam z góry. Tak się przedstawia pierwsza strona. Tu pewnie tutaj chodzi o kategorię z tymi kolorami, że tu na przykład żółty to oznaczają króliczki albo takie zwierzęta z futerkiem, czyli chodzi o te na przykład. I no i tutaj jest właśnie kózka i ptaszek, które właśnie mam. I pokażę wam teraz z drugiej strony. Z drugiej strony to jest taka, jakby to powiedzieć, okładka. Bardzo ładnie się przedstawia. I tu jest taki piesek, którego właśnie mam z magazynu. I no, tutaj w tle są też niektóre pet shopy z magazynu, które mam. No i tak się przedstawia katalog z tej strony i z drugiej strony. Okej, to by było na tyle w tym odcinku, więc dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że kolejny shopping wam się spodobał. Jeżeli tak, to łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i nie zapomnijcie też o dzwoneczku, aby nie przegapić nowych filmów na moim kanale. A więc to pa! Don't say goodbye, no.